Witajcie na nowej platformie Giełdy Trans. To na niej od stycznia 2020 roku znajdziemy giełdę. Tu będziemy poszukiwać ładunków, tu będziemy stawiać pojazdy i tak dalej. W przeciwieństwie do poprzedniej wersji, główną zmianą jest to, że po prostu działa to w sieci. Wpisujemy w wyszukiwarkę TransEU. Wciskamy logowanie i jeśli już mamy założone konto na transie, wyskoczy nam tabelka, gdzie wpiszemy login, hasło i wyskoczy nam coś takiego jak tu. Ponieważ ja już jestem zalogowany, więc przeskoczyłem od razu do głównej strony nowej platformy. To jest chyba największa zmiana w porównaniu do poprzedniej wersji. Nie trzeba już aplikacji ściągać, pobierać. Mamy to po prostu w formie strony internetowej. Przeszedłem szkolenie w poprzednim tygodniu i założenie Transa jest takie, że na poprzedniej wersji, na poprzedniej aplikacji nie mogliby się tak rozwijać, jak będą się rozwijać tutaj, będąc po prostu w witrynie stron internetowych. Myślę, że już zauważyłem różnicę przede wszystkim na szybkości działania, choćby na samych mapach, gdzie bardzo szybko pojawiają się te mapy. Bardzo szybko się liczą odległości. Dajmy sobie bielsko-biała. I no, trochę daleko, żeby pojechać, nie? Suwałki. No to jest bach. Parę sekund, mamy trasę wyliczoną. Można sobie oczywiście łapać tutaj, przestawiać tą trasę, ustawiać pod siebie, jak się tutaj pojedziemy. Numery dróg również pokazuje. Kategorie. Także to jest najważniejsze. Bardzo szybko to działa. Mapy również bardzo szybko działają w wyszukiwarce ładunków. Gdy sobie wybieramy ładunek, to będę omawiał w kolejnym filmie, ponieważ pierwszy materiał poświęcę takim wprowadzeniu w nową platformę. Momentalnie, gdy wybieramy sobie ładunek, klikamy sobie na mapę. Bardzo szybko mamy wyznaczoną trasę, kilometry i tak dalej. Także to, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji, bardzo fajnie działa. Nie wiem jak u innych, ale u mnie na przykład nie mogłem z głównego panelu aplikacji Trans przejść do artykułu. Coś wyskakiwały jakieś błędy. Zgłaszałem ten problem. No i nie wiem. Nie chodziło to, myślę, mi się wydaje, że teraz chodzi to dużo szybciej, dużo łatwiej. Także myślę, że ku temu właśnie Trans zmierzał, żeby to przyspieszyć i żeby to fajniej chodziło. Co tu mamy jeszcze za główne zmiany? W nowej platformie Trans będziemy mieli jak coś takiego jak Transmatch. Tu mamy właśnie jak działa Smartmatch. To będzie algorytm podpowiadania ładunków, czyli wrzucamy sobie ofertę na giełdę i algorytm Transa sprawdza i wyszukuje takich przewoźników, którzy poszukują ładunków na naszej trasie. Czyli wystawiamy sobie przykładowo z Wrocławia do Krakowa, algorytm Transa wyszuka wszystkich przewoźników, wyszuka wszystkich, którzy wyszukiwali ładunki na trasie Wrocław-Kraków i nam będzie podpowiadał przewoźników. I na odwrót będzie również to działać. Także taki system zbierania danych z wyszukiwania naszych ofert i wrzucania również ładunków. To jest chyba największa taka zmiana, co ma się pojawić właśnie w nowej platformie. I to jest właśnie tutaj po lewej stronie. Frachty otrzymane, tu będą się pojawiać właśnie te ładunki, to będą nam schodzić właśnie te ładunki. Co tam dalej mamy? Frachty wysłane, czyli wszystkie nasze obecnie ładunki, które mamy wystawione. Giełda ładunków, czyli tutaj znajdziemy wszystkie ładunki na giełdzie. Tu sobie robimy wyszukiwanie.
Można sobie zakładać nowe karty. O tym będę mówił w kolejnym filmie. Dalej mamy giełdę pojazdów, czyli wszelkie pojazdy, które zostały wrzucone, że tak powiem, na rynek. Również panel wyszukiwania. Zlecenia otrzymane. Trans oferuje możliwość wystawiania zleceń. Jeśli zawrzemy transakcję na transie, możemy skorzystać ze zlecenia oferowanego przez Trans. Będą właśnie, jeśli ktoś korzysta ze zleceń Transa, no to tutaj przydadzą mu się te zakładki. Jeśli ktoś nie korzysta ze zleceń Transa, tylko się wymienia swoimi zleceniami ze swoich systemów, no to te dwie zakładki mu, że tak powiem, nie będą potrzebne. I monitoring również, kolejna nowość, która ma się pojawić. Będziemy mogli się podpiąć, że tak powiem, pod pojazd, który będzie wykonywał naszą trasę. I będziemy mogli sprawdzać, na jakim etapie jest wykonanie usługi transportowej. Jedziemy sobie tu niżej. Moje oferty pojazdów, czyli te pojazdy, które wrzuciłem aktualnie na giełdę. Akurat tu się pojawiają wszystkie z mojej firmy. Można sobie tu odznaczyć i zaznaczyć, by pokazywało tylko moje oferty. Mapy już wcześniej mówiłem. Kontrahenci. Można sobie stworzyć grupę kontrahentów. Po prostu ludzi, z którymi współpracujemy. Ładujemy, sprzedajemy ładunki bądź bierzemy pojazdy. Stałe trasy z przewoźnikami. Powiem szczerze, jeszcze z tego nie korzystałem. Stałe trasy z załadowcami. Reguły automatyczne. O, kolejna, że tak powiem, taka nowość. Będziemy mogli sobie wrzucać zlecenia z automatu. Zaznaczyć sobie tutaj nowy fracht, nową regułę. I będzie nam wrzucało przykładowo codziennie o godzinie 13 ładunek na trasie Kraków-Wrocław. Również z parametrami, które wcześniej wybierzemy. Także coś takiego. Oceny, czyli oceny przewoźników, którzy wykonali dla nas trasy, flotę. Możemy sobie wpisać, zbudować, że tak powiem, w transie bazę danych swoich pojazdów. Dzięki temu załadowcy mają wgląd, czym dysponujemy i wiedzą, co nam zaoferować. Tutaj mamy faktury. To też raczej nie będzie się tyczyć kogoś, kto nie korzysta, że tak powiem, z factoringu, z tych usług właśnie Transa. Tu jeszcze u góry mamy Transinfo, czyli te wszelkie wiadomości z branżowe, usługi TransEU Factoring i windykacja, pomoc. Tutaj właśnie jest mowa o tym smart matchu. I możemy zgłosić problem, bo już bardzo często z tego korzystałem. Po prostu jak mi coś nie pasuje, coś widzę, jakąś sugestię, to wpisuję, co mi tu nie pasuje i wysyłam. Moje konto, czyli wszelkie dane mojej firmy, wszystkich pracowników, rozliczenia i faktury, zmienienie produktową, to nawet nie wiem, nie korzystam z tego. To jest bardziej takie, że tak powiem, zawierające już dane firmy i panel przeznaczony dla administratorów bardziej. Jeszcze tutaj mamy po prawej stronie w pasku swój profil. To jest moje zdjęcie dodane. To mogłoby być troszeczkę większe. Kropeczka zielona oznacza, że jestem dostępny. Tu mamy dzwoneczek powiadomień, Transa i komunikator. Klikamy sobie na ten dymek i otwórz komunikator. Trochę podobnie jak w poprzedniej wersji, tylko że był taki od samej praktycznie góry. I mamy tutaj taki trójpodział. To jest taki główny komunikator. Tu możemy sobie wyszukać osoby, z którymi wcześniej rozmawialiśmy, bądź po prostu znaleźć osobę na transie. Tutaj mamy konteksty, czyli podział na tematy rozmów. Na przykład rozmawialiśmy o ładunku, bądź rozmawialiśmy o pojeździe, to osobno będziemy mieli podzielone. I tak jak tutaj sobie klikniemy, mamy frachty wysłane, czyli Trans nam podzieli te rozmowy i w tym kontekście, w tej grupie, że tak powiem, wiadomości będą wszystkie związane z naszymi ładunkami wysłanymi. I tak dalej, i tak dalej. To nam podzieli to na tematy rozmów. I tu mamy rozmowy z ostatniego czasu, czyli te, które w ostatnim chwili
rozmawialiśmy, prowadziliśmy jakąś dyskusję, rozmowę. I co? To by było chyba na tyle w pierwszym odcinku. Zapraszam na kolejne, w których omówię, jak wrzucać ładunki, jak poszukiwać ładunków i pojazdów. Także dzięki za dzisiaj. Do następnego. Cześć.